korzystając z okazji. Słuchaj, czy ja mam propozycję walki, wysyłałam ci to, wiem, że to olałeś, bo nie widziałem tego. Wiesz co, ja na Insta teraz koszmar, naprawdę mam tysiące wiadomości codziennie. Powiedz mi, a z kim chciałabyś zawalczyć, bo to jest ciekawe, mega. A poczekaj, a najpierw i tak dam ci propozycję walki, niekoniecznie dla siebie. Co myślisz o Rafalala VS Tajemnicza Monika? Wiesz co, już ten temat kiedyś, znaczy nie Tajemniczej Moniki, ale ogólnie to nie wiem, co teraz odpowiedzieć tobie na tę chwilę, bo to jest bardzo kontrowersyjna walka. Więc ciężko mi teraz coś powiedzieć na ten temat. Aha, okej, dobra, rozumiem. A ty się widzisz z kimś jeszcze w oktagonie na przykład, masz jakiś pomysł? Wiesz co, ja już się nad tym zastanawiałam, generalnie ja pomysłu nie mam, ponieważ ja nie kojarzę tej sceny całej naszej polskiej. Ja też do nikogo nie mam problemu i z nikim nie mam problemu. Jest kilka facetów, których chętnie bym przyjęła na oktagon, ale nie wiem, czy chcę im robić taką przysługę, żeby się z nimi tam bić. Generalnie ja bym mogła zawalczyć chyba z każdym, wzięłabym każdego przeciwnika. Myślę, że teraz mało osób by się tego podjęło po tym, co pokazałam w oktagonie. Na pewno Lil Masty mnie weźmie, tylko że to jest dla mnie, wiesz, stuprocentowy przegryw. Ja nie mam podjazdu kompletnie do Lil Masty i myślę, że to się by bardzo, bardzo, bardzo szybko skończyło, a ja nie lubię szybko kończyć, więc chciałabym mieć troszeczkę czasu na przygotowanie, a myślę, że nawet jakbym miała dużo czasu na przygotowanie, to to i tak mało by zmieniło. Może by wydłużyło czas walki, natomiast to nie przesądziłoby o mojej wygranej, nie? No bo wiadomo, Lil Masty jest zawodowcem i będzie bardzo ciężkim przeciwnikiem, a nie wiem, może ty masz dla mnie jakieś propozycje, bo ja się zastanawiałam, no i tak jak powiedziałam, no nie mam nikogo na myśli. Masz pozdrowienie od Damiana Pacha, mówi, że jesteś zajebista. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam Damiana. No ale nie, naprawdę fajnie, kurde, masz dużo energii, nieźle. Nie, no ja mam mnóstwo, powiem ci, że to właśnie taki chaos cały czas był we mnie, trzeba było się nauczyć go kontrolować, on jest na wyjątkowe okazje i mówię wam jeszcze w oktagonie, bardzo dużo pokażę, a niech to wyjście będzie moim znakiem rozpoznawczym. Także przygotujcie się na kolejne wyjście, na kolejny sztos. No chyba, ja czekam. Spokojnej nuty i cieszę się z tego, co mam, bo mogę tańczyć z kurwami tango. Sztos. No dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Myślę, że ciebie zobaczymy jeszcze w tego na pewno. Super, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Wojtku. Do usłyszenia. Pozdrawiam również wszystkich widzów. Pa. Pa. No Zusie to jest przekocu, nie? To jest wariatka straszna. Powiem wam, że jak ja stałem tam na przedstawieniu zawodników i spojrzałem, a teraz walka wieczoru i spojrzałem na Zusie, no tam latała, to powiem wam, że byłem u... Mówię, wow, Malta musi się tam nieźle bać. Gratulacje wygranej. Dzięki.